Rzepliński na prezydenta, socjolog profesor Jadwiga Staniszkis uważa, że to świetny kandydat. Pytana przez dziennikarza RMF FM o ewentualnego rywala dla prezydenta Andrzeja Dudy w wyborach w 2020 roku, Staniszkis powiedziała, że były prezes Trybunału Konstytucyjnego to dobry kandydat do najwyższej godności w Polsce. Chciałabym zresztą, żeby mówiło się o Rzeplińskim. Nawet się mu to zarzucało, że on o tym myśli, ale powiem szczerze, że chciałabym, żeby kandydował. A dlaczego byłby pani zdaniem dobrym prezydentem? Po pierwsze, sądzę, że on by nie robił tego, co robi prezydent Duda, to znaczy systematyczne łamanie konstytucji. Już nie tylko po prostu zatwierdzenie tych sędziów dublerów, ale wybór powiedzmy nowej pani prezes, o której Rzepliński mówi ta pani, bo nie może, szacunek dla stanowiska nie pozwala mu powiedzieć o niej prezes Trybunału Konstytucyjnego. Komentatorzy sceny politycznej nie mają wątpliwości, że Rzepliński idealnie wpisuje się w linię tak zwanej totalnej opozycji. To jest doskonała koncepcja, bardzo dobry pomysł. Pan Rzepliński jako kandydat na prezydenta jest moim zdaniem optymalną osobą, jeśli chodzi o lewą stronę sceny politycznej. Ja nie wiem, co się dzieje z panią profesor Staniszkis. To jest natomiast doskonała informacja. Jestem entuzjastycznym zwolennikiem kandydowania pana Rzeplińskiego. Zresztą kandyduje już od początku kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym, wypowiadając opinie stricte polityczne. Publicyści zwracają uwagę, że były prezes Trybunału w tej roli całkowicie zawiódł przy okazji, doprowadzając autorytet Trybunału do poziomu dna. A pomysł profesor Jadwigi Staniszkis może być ostatnim gwoździem do trumny dla tych sił opozycyjnych, które poparłyby Rzeplińskiego. Absolutnie Rzepliński nie nadaje się na to stanowisko, ponieważ jest kiepskim przywódcą, kiepskim szefem. Wszystko wskazuje i liczne analizy to potwierdzają, że był człowiekiem manipulowanym. To znaczy by nie sprawdził, ale to na tym polega genialność pomysłu pani Staniszkis, która jest chyba koniem trojańskim pana Kaczyńskiego i wymyśla rzeczy, które są tak absurdalne, że tylko należy je popierać. Po prostu wszystko, co pan Staniszkis z siebie wypuszcza od jakiegoś czasu, należy absolutnie popierać, bo to jest druzgoczące dla osób, które ewentualnie podchwycą jej pomysły. Zdaniem Adriana Stankowskiego prawdziwym problemem opozycji jest brak liderów z krwi i kości. Opozycja nie wykreowała żadnych liderów tak naprawdę. Nie ma tam charyzmatycznych postaci. Próba wykreowania Ryszarda Petru czy Mateusza Kijowskiego, no wiemy, spełzła na niczym. Zaś Grzegorz Schetyna jest po prostu osobą pozbawioną charyzmy, pozbawioną umiejętności przekonywania wyborców. Jest sprawnym politykiem gabinetowym, natomiast to nie wystarczy. W opublikowanym ostatnio sondażu prezydenckim Andrzej Duda zdecydowanie wyprzedził Donalda Tuska. Jak widać, szukanie rywala dla urzędującego prezydenta po stronie opozycji nabiera tempa. Do wyborów prezydenckich pozostały jednak jeszcze 3 lata. Mariusz Świerżewski, Telewizja Republika.